dobry pani. Dzień dobry panu. Chciałby kwiaty kupić. Jakieś ładne takie. A dla kogo? Dla kobiety. Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem. Człowieczy los niesie z sobą żal i łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły. Kiedy Anna German dostała te słowa, czyli Człowieczy los, ona wiedziała, że z tego będzie wielki przebój, wielka piosenka, która pójdzie za nią przez lata. Może ona wiedziała, ale ja nie wiedziałem, że to będzie taki przebój. Myślałem, że to będzie kolejna piosenka. Natomiast tutaj jest ten odniesienie się do tych losów każdego człowieka, który w swoim życiu ma przecież, ma bliskich, potem ich oni odchodzą i to jest tak trafione jak gdyby do naszego życia. A czy widownia w Polsce, kiedy słyszała ten utwór Człowieczy los, znała losy wojenne i powojenne Anny German? Nie. Moim zdaniem nie. Na dzień szczęśliwy nie trzeba. Będzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiechaj się. Jak odbiera pan taką wielką falę ponownej popularności Anny German? Ja myślę, że to jest dobre zjawisko, dlatego że niektórzy sobie przypominają, a inni zapoznają się, którzy jeszcze nie wiedzieli, może pierwszy raz. Kawiarence na rogu, każdej nocy jest koncert. Zatrzymajcie się w rogu, Eurydyki tańczące. Zanim świt, pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze. To jest pierwszy wielki przebój, prawda? Tak. A fenomen sceniczny, jakim była Anna German? Tak było od początku, czy to właśnie od Eurydyk się zaczęło? Ja uważam, że od początku, bo Ania już przed Eurydykami też występowała jako amatorka w podwieczorkach. No i gdzie indziej. I zawsze była sobą. Rzeka śpiewa. Cheers.